Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiaj się zajmiemy takim krótkim tematem, jakim jest odejmowanie wektorów. No i tutaj są tak na dobrą sprawę dwie metody. Pierwszą metodą jest taka metoda na pomysł, powiedzmy gdzieś tam, że mając wektory A i B, po prostu w pamięci wyobrażamy sobie, gdzie powinien być wektor, którego suma z wektorem B nada nam wektor A, czyli ten wektor A minus B. W tej sytuacji ten wektor znajdziemy tutaj, dlatego że widzimy, że ten wektor plus wektor B to jest nic innego jak wektor A. Natomiast jest o wiele prostsza metoda, jak znaleźć taki wektor, wektor A minus B, a mianowicie widzimy, że A minus B to jest, uwaga, uwaga, wektor A plus wektor minus b, czyli wektor przeciwny, wektor o dokładnie tym samym kierunku, dokładnie tej samej wartości, ale o przeciwnym zwrocie. Czyli nie b w tą stronę, ale minus b w tą stronę. I robimy sumę wektora a i wektora minus b, czyli tego wektora a i wektora minus b. I tą sumę już możemy prosto zrobić z reguły równoległego boku, albo w każdej z innych sposobów, jakie Wam przedstawiłem. I otrzymujemy wektor a plus minus b, czyli wektor a minus b. Proste? Strasznie proste. No i to już wszystko, jeżeli chodzi o tą lekcję. Na kolejnej zajmiemy się mnożeniem wektorów przez skalary. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na następnych lekcjach.